teraz, już za moment, jeszcze tylko sędziowie zajmą swoje pozycje, będziemy mogli rozpocząć to spotkanie. Oczywiście kilka spotkań dzisiaj rozgrywanych w ramach tej 16. kolejki, między innymi Pniówek Pawłowice podejmuje Polonię Stal Świdnica, ROW Rybnik Ślęze Wrocław, LKS Goczałkowice z drugiej rezerwy Górnika Zabrze, Stalbrzeg zagra z Piastem Żmigród, Polonia Nysa z Zagłębiem 2 Lubin, Fotohigiena Gać z Lechią Zielona Góra, Miedź Legnica z Ruchem Chorzów i Gwarek Tarnowskie Góry z Wartą Goszów Wielkopolski. Pauzuje zespół MKS-u Kluczbork Szymański. Długa piłka do przodu w kierunku żołny. No, wydawało się, że ma komfortową sytuację, aby opanować futbolówkę. Dobre dośrodkowanie, uwaga, był tam Guzdek. Ta piłka niebezpiecznie przeszła przed polem karnym, przed polem bramkowym Brzozowskiego. Jeszcze raz Krzemień, wstrzelenie piłki w pole karne, był tam też z numerem 25 Dominik Konieczny, ale ruszają, a przynajmniej chcieli ruszyć z kontrą gracze gospodarzy. Tymczasem Stefański jest już w polu karnym. Stefański, fantastyczne uderzenie, 1-0, 19 minuta spotkania. Patryk Stefański, no miał zastąpić Adama Żaka na pozycji numer 9. No i skutecznie robi to w tej sytuacji napastnik bytomskiej Polonii. O, słyszałem, no to ciekawa taka sytuacja w kierunku właśnie Adama Żaka, krzyknął coś Patryk Stefański. Jeszcze raz zobaczmy, to jest kapitalne uderzenie lewą nogą, w po dłuższym słupku pocelował napastnik bytomskiej Polonii i mamy 1-0 od 17 minuty spotkania. Jest tam ustawiony chociażby wysoki Norbert Radkiewicz. Jest oczywiście Krzemień, jest kilku zawodników, którzy mają ochotę zaatakować tę piłkę. Jest Jacek Wuwer i zobaczmy, jest dobrze zgrana ta piłka przed momentem przez Dominika Koniecznego. Nie uratowali jednak piłki gracze rekordu. Jeszcze raz ta piłka wraca tutaj do Caputy. Próba zagrania przez środek, ale dobre teraz wyprzedzenie przez Jacka Wuwra i już zagranie na prawej stronie. Rusza Krzemień. Czy wygra tę rywalizację? Krzemień, strzał z ostrego kąta. Dobra interwencja tym razem Jakuba Szumery. Jeszcze raz zobaczmy tę sytuację. Żona. Lewa noga, piłka prostopadła w kierunku Guzdka. Guzdek, zobaczmy, jak sobie poradzi. Guzdek na prawą nogę, dobrze sobie znalazł pozycję strzelecką, ale zatrzymany przez Michała Biedronkę. 34 minuta meczu. Rzut rożny dla rekordu, może po stałym fragmencie będzie okazja na poważniejsze zagrożenie bramki Brzozowskiego, bo jak do tej pory to ta piłka tylko gdzieś tam przelatywała przez pole karne. Zobaczmy, tutaj schematyczne rozegranie tego stałego fragmentu gry. Fenomenalna akcja i przypominają się akcje futsalowego rekordu, a strzelcem bramki Bartosz Guzdek, oznaczony numerem 15. Kapitalna akcja rekordu, to jest coś, co możemy sobie rozrysować. Ta piłka jak po sznurku wędrowała między graczami gospodarzy. Bartosz Guzdek zdobywcą gola w 35 minucie. Mamy wyrównanie na stadionie przy ulicy Startowej w Bielsku. Zobaczmy jeszcze raz. Krótkie rozegranie, ale tutaj naprawdę tutaj decydujące to podanie i asysta zawodnika rekordu Bartosza Kowalczyka. Fantastyczna akcja młodych graczy. Może o tym za chwilę, bo teraz świetna akcja gospodarzy, dobry przechwyt, zobaczmy. Rusza Szymon Wróblewski, zagranie do prawej strony, gramy dalej. Czaicki już w polu karnym, Czaicki dogranie blisko bramki samobójczej. Ostatecznie piłka ląduje w rękach Dominika Brzozowskiego. Jeszcze raz zobaczmy, wszystko zaczęło się od tego fatalnego podania tutaj ze środka pola. Ruszył na połowę rywala Szymon Wróblewski, no i tutaj jednak więcej zimnej krwi i więcej, trzeba by powiedzieć, precyzji przydałoby się przy tym zagraniu Czajckiego. W tym momencie arbiter zaprasza zawodników obydwu drużyn do szatni. Mateusz Maj gwiżdże po raz ostatni w pierwszej części. 1-1 po pierwszych 45 minutach. Najpierw Patryk Stefański kapitalnym, fantastycznym uderzeniem z lewej nogi w ten dłuższy róg bramki Szumery, a później w 35 minucie Bartosz Guzdek po wzorcowo wręcz wykonanym stałym fragmencie gry, po wzorcowo wykonanym rzucie rożnym przez rekordzistów. A my rozpoczynamy drugie 45 minut tego spotkania.
Polonia Bytom oczywiście w swoich charakterystycznych strojach rozpoczyna grę w tej części meczu. Polonia Bytom tam musiały paść mocne słowo od trenera Rakoczego, bo już widać ten impet i widać Stefańskiego, który miał ochotę na drugą bramkę w tym meczu. Stefański ruszył z lewej strony, Frankowski trochę wyrzucony, Kajetan Frankowski, lewa noga i znów blisko, a więc ten początek drugiej części zdecydowanie dla Polonii Bytom. Dwie doskonałe sytuacje, jeszcze raz zobaczmy, niemal bliźniacze, tym razem Stefański był tym, który rozdzielał piłkę, zresztą on dobrze czuje się tuż na tej pozycji za napastnikiem, często tak grają, kiedy tym najbardziej wysuniętym jest Adam Żak, a teraz właśnie Chwastek w rywalizacji z Iwankiem przegrał miejsce o tę pozycję zawodnik Polonii Bytom. Iwanek, no niepotrzebnie chyba zwolnił, trzeba było wejść pole karne, ostatecznie to się udaje. Iwanek, lewa noga, kapitalna interwencja teraz Brzozowskiego, ale to była bardzo dobra indywidualna akcja Daniela Iwanka. Teraz Biedronka. Żagiel. Świetnie dograna ta piłka do Budzika, jest już w polu karnym obrońca Polonii. Chyba wcześniej powinien, jeszcze raz jest gol, nie ma bramki. Jak ta piłka nie wpadła między słupki i bramki Szumery. Kapitalna akcja. Jedno przyspieszające podanie Żagla. Dobre wejście Budzika. Teraz Państwo to zobaczą tutaj. Jak jedno podanie może wiele zmienić. Prawa noga tutaj. No, chyba mógł strzelać, ale dobre dogranie. I nachodził na tę piłkę Stefański. To jest jego trzecia dobra sytuacja w tym dzisiejszym spotkaniu. Teraz dopiero podchodzi Biedronka. Zobaczmy, czy będzie szukał uderzenia. Jeszcze raz ten zawodnik, jednak do prawej strony. Konieczny. Jeszcze zgranie na 16 metr. Spore zamieszanie. Gdzie jest piłka? Jest w bramce, ale można powiedzieć, że tę bramkę sami sobie strzelili gracze rekordu, a zdobywcą gola Filip Żagiel, a więc ten, który pojawił się po przerwie. Można powiedzieć nos trenera. Zobaczmy. Szymański, to jest spora odległość, ale próbuje Szymański, dobre uderzenie. Odbija piłkę Brzozowski. No najwyższy w polu karnym Guzdek, a teraz jest dośrodkowanie, strzał głową. Ta piłka jednak wysoko nad bramką po zagraniu Konrada Karety. Piłka zagrana w środek, tutaj zawahał się Szymański, jest okazja dla gości. Znów tutaj dynamiczne wejście Budzika, prawa noga, gdzie jest piłka? Nabiegał na to wszystko Krzemień, ale minął się z piłką. Waliczek, piłka zagrana w pole karne, jest szansa, zobaczmy Guzdek, gdzie jest piłka? To była stuprocentowa okazja, to powinno być 2-2. Popatrzył na zegarek arbiter tego spotkania, 3 punkty jadą do Bytomia, Polonia wygrywa z rekordem 2-1. Po ciekawym meczu stojącym na niezłym poziomie, ładne akcje, ładne bramki, zaczął to wszystko Patryk Stefański, wyrównał Bartosz Guzdek, no i wprowadzony w drugiej części meczu Filip Żagiel dał zwycięstwo bytomskiej Polonii.